Witam Was serdecznie, moi drodzy, piękni widzowie YouTube'a. To jest mój obiecany ogólny poradnik do TFT, który pomoże ludziom, którzy nawet nie znają tej gry i mają z nią styczność pierwszy raz. Także możecie usłyszeć tu dużo dla Was, być może z Waszej perspektywy, głupot. Ale postaram się to wszystko ująć tak, jakbym uczył małego 5-letniego Bobasa robić wazony. Także oto jest mój poradnik. Jeśli chodzi o TFT, TFT jest rozgrywką, w której bierze udział 8 osób. 8 osób, które rywalizują między sobą. To nie oznacza jednak, że nie możecie sobie pomagać, ponieważ żeby grać w tym trybie gry rankingowej, wspinać się, możecie wejść maksymalnie w 3 osoby razem do jednej gry. To oznacza, że mimo wszystko i tak gracie przeciwko sobie, ale możecie sobie nie zabierać kompozycji, czy też po prostu zostawiać jakieś tam przedmioty itd. To zawsze jakoś tam pomaga. W każdym razie z naszej perspektywy, no, my gramy sami tutaj. To znaczy, może na tym konkretnym przykładzie nie, ale z reguły gramy sami, więc tego się trzymajmy. Będę to tak tłumaczył z takiej perspektywy. Pierwszym etapem w TFT, kiedy tylko gra się rozpocznie, jest tak zwane koło fortuny. To jest właśnie to, co tutaj widać. No i właśnie w tym etapie wszyscy pojawiają się wokół takiego właśnie koła, na którym są bohaterowie. Bohaterowie i każdy z nich trzyma przy sobie jeden przedmiot. Naszym zadaniem jest to, aby po otwarciu się tego zabezpieczenia wybrać sobie coś, co nas interesuje. To jest jak w takiej jakiejś tam chińskiej restauracji, gdzie takie potrawy sobie jadą na takiej wodzie i ty możesz sobie coś tam wziąć. Jakoś tak było, nie wiem, coś takiego jest na świecie. No więc my oczywiście mamy chwilę, żeby się zdecydować i coś sobie wybieramy. Od razu teraz tak, na co patrzymy? Patrzymy na przedmioty. Właśnie interesują nas przedmioty, chyba że widzimy postać, która już jest elementem jakiejś kompozycji, którą znamy i ma na sobie przedmiot, który też jest na niej budowany. No to wtedy też może nas zainteresować właśnie tym faktem. Tymczasem z reguły po prostu celujemy w przedmiot, ponieważ mamy kompozycje, które ukochamy i jakby jeśli to nam podejdzie, no to warto te kompozycje zrobić. Ostatecznie oczywiście chcielibyśmy być graczami, którzy grają dynamicznie i dostosowują się do każdej sytuacji, robiąc różne kompozycje. Ale na początku polecam Wam właśnie robienie kompozycji, które już działają, czyli kopiowaniu tego, co jest dobre. Dlatego też w opisie załączam link do obecnej mety i tam jest mnóstwo kompozycji, które teraz działają. Można sobie podejrzeć, z jakich czempionów się składają i z jakich przedmiotów. I teraz wróćmy jeszcze do przedmiotów. Ponieważ ten jeden przedmiot, który trzymają te postaci, to jest przedmiot tak zwany... Nazwę to przedmiot jednostkowy. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa, którą właśnie wymyśliłem tutaj w tym wypadku. Jest to taki podstawowy przedmiot, który po połączeniu z innym podstawowym przedmiotem daje nam po prostu jakiś taki mocniejszy przedmiot. Więc ogólnie przedmioty, których chcemy używać, budujemy z dwóch takich jednostkowych przedmiotów małych. Czyli na przykład dwa paski dają nam taki kożuch warmoga, który zwiększa mocno HP. Albo łuk w połączeniu z łezką daje nam przedmiot, który daje atak speeda, prędkość ataku, manę i jeszcze daje umiejętność, która poraża piorunem wszystkie jednostki wroga co 3 ataki. No i takich przedmiotów jest pełno. Także można je odkrywać, można eksperymentować. Gra też sugeruje, jaki przedmiot wychodzi po podniesieniu jednego z przedmiotów i najechaniu na drugi. A także można na taki jednostkowy przedmiot kliknąć prawym przyciskiem myszy i zobaczyć, w co on potencjalnie może się złożyć. Jednak, tak jak mówiłem, na początku kopiujemy setupy, które działają, żeby się po prostu ich nauczyć i żeby przyzwyczaić się do tego, na których postaciach mniej więcej które przedmioty działają. Więc to tyle, jeśli chodzi o koło fortuny. Tutaj po prostu łapiemy sobie czempiona, jesteśmy szczęśliwi. No i witam na takim podstawowym ekranie w TFT. To jest twoja wysepka. Ty tu sobie żyjesz i jesteś szczęśliwy, ponieważ TFT nie jest grą, która
powoduje stres, a przynajmniej nie powinna. Także jeśli powoduje w tobie stres, to się uspokój, bo nie powinna. Jeśli chodzi o to, jak ta podstawowa wysepka wygląda, no to wygląda tak, jak sobie ustawisz, bo może wyglądać różnie. My mamy tu taki skin, który właśnie wygląda tak, jak wygląda. Tak samo ta mała legenda, którą kontrolujemy za pomocą myszki, czy też w telefonie, nie wiem jak, ale też pewnie jakoś, jest reprezentacją nas. I teraz jakby my dużo nie robimy w tej grze. My po prostu sobie biegamy po mapie i jesteśmy fajni. Ale są sytuacje, w których po prostu pojawią się przedmioty, które można zbierać. Aczkolwiek to nie jest coś stresującego, bo te przedmioty pojawiają się w momentach, w których się praktycznie nic nie dzieje i pojawiają się tylko w konkretnych rundach, w których walczy się właśnie z komputerem. Pierwsza runda, którą tutaj widzimy, to jest właśnie runda z komputerem. Tu mamy dwa minionki przeciwko siebie, a my mamy po prostu jedną jednostkę, którą wyciągnęliśmy z koła fortuny. Trzeba pamiętać, że ta jednostka zawsze wygra tę rundę. Nie ma szans, żeby ta jednostka przegrała z tymi minionami. I tak wyglądają nasze pierwsze trzy rundy. I właśnie z tych rund coś się zaczyna lepić. I teraz wyjaśnijmy na podstawie czego. Kiedy nasz czempion zabije jedną z tych jednostek komputerowych, to ta jednostka ma szansę na to, żeby wyrzucić jedną z trzech rzeczy. Może nam wyrzucić złoto, może nam wyrzucić jakiś przedmiot jednostkowy, albo może nam po prostu wyrzucić jakiegoś bohatera od razu na ławkę. Może w takim razie najpierw skupmy się na tym, co w ogóle tutaj jest na ekranie, bo jest dużo elementów i one mogą być niejasne. Na dole mamy takie kwadratowe kamienie. To jest nasza ławka. To jest taka poczekalnia. Tutaj umieszczamy bohaterów, którzy obecnie nie walczą, ale sobie tam czekają w jakimś celu, na przykład w takim celu, że nie jesteśmy jeszcze pewni, jaką kompozycję będziemy budować. Trafia nam się trochę czempionów pod jedną kompozycję, trafia się trochę pod drugą. Obie kompozycje lubimy grać, ale jesteśmy jeszcze po prostu na etapie, w którym nie jesteśmy zdecydowani. No i wtedy te jednostki mogą sobie czekać właśnie na tej ławce, na tej poczekalni. Po lewej stronie mamy takie szare znaczniki, które reprezentują jakby cechy naszej obecnej kompozycji. Jeśli są szare, to są nieaktywne, ale to już jest jakiś tam znak na to, że to są synergie, które już możemy zbudować, w sensie one są w trakcie budowania. Czyli na przykładzie tego, co mamy po lewej stronie, mamy Vanguard 1-2, mamy Divine 1-2. Na przykładzie Vanguarda. Na stole jest jednostka, która jest Wukongiem. Wukong jest Vanguardem i jest też Divine'em. Jeśli dołożylibyśmy drugą jednostkę, która jest Vanguardem lub Divine'em, albo oba naraz, to wtedy nam się zrobi dwójeczka i nam się te bonusy aktywują. Jak widzicie, jest 1-2. Przy dwójce się aktywują. Możemy oczywiście najeżdżać na te bonusy i sobie czytać, co one dają i jaki mają efekt. No i jakby możecie się domyślić, że jest to jeden z celów budowania tutaj kompozycji, łączenie tego w taki sposób, żeby to było jak najsilniejsze, bo skoro te bonusy dają nam jakieś wzmocnienia do naszej drużyny, to my oczywiście chcemy, żeby tych wzmocnień było jak najwięcej, albo żeby były jak najsilniejsze. Oprócz wzmocnień tego typu, kolejnym wzmocnieniem naszej drużyny są oczywiście przedmioty, w które ubieramy naszych bohaterów. W tym przypadku Wukong ma na sobie kubraczek. My możemy zdecydować, że nie podoba nam się to, możemy po prostu tę jednostkę sprzedać. Oczywiście w tej pierwszej rundzie Riot wręcz usunął możliwość sprzedawania, można to zrobić chyba tylko za pomocą klawiatury, ale nie bez powodu. Usunął to po to, żeby ludzie przypadkiem nie sprzedawali jednostki, która musi wygrać z tymi pierwszymi minionami, żebyście nie stracili HP i żebyście dostali jakieś tam rzeczy. Także tutaj zostawiamy, to się dzieje. Natomiast jeśli byśmy mieli jakiegoś tam Wukonga z Needlessem, możecie kojarzyć ten item z LoL'a, bo to są oczywiście itemy właśnie z League of Legends, no to możemy zdecydować, że to nie jest przedmiot, który chcemy, żeby Wukong nosił, ale został wybrany na fortunie, więc tym przedmiotem już jest. Więc później można go po prostu sprzedać i ten przedmiot odzyskać. On sobie leci na ławkę rezerwową, ale przedmiotów. Ta ławeczka jest po lewej stronie od tej ławki poczekalni na czempiona.
Czyli tam, gdzie jest ten rozbity statek mniej więcej. Tam się będą składować przedmioty. Co dalej? Co dalej mamy tutaj na ekranie? No w prawym dolnym rogu mamy jeszcze mapkę, która sugeruje nam, gdzie są inni, gdzie się po prostu, gdzie ich mapki są rozmieszczone. No i mamy też wyżej oczywiście ikonki wszystkich zawodników, którzy rywalizują ze sobą. Obok tych ikonek mamy liczbę, która oznacza ich punkty zdrowia. Wyżej nad tym mamy jeszcze dwa przyciski. Jeden pokazuje nam właśnie ten indykator zdrowia, a drugi pokazuje nam obrażenia zadawane przez czempionów, czyli na przykład po jakiejś tam albo podczas walki możemy sobie to otworzyć i zobaczyć, jak to wygląda liczbowo. Oprócz tego mamy jeszcze na samej górze taki mały panel, na którym jest numerek 1-2. To oznacza rundę, w której się aktualnie znajdujemy. Jedynka z przodu to jest po prostu jakby ten pierwszy etap, a dwójeczka to jest numer rundy. Czyli w tym wypadku jakby rozumiemy, że koło fortuny było rundą pierwszą, czyli było 1-1. Teraz jest 1-2, a po przejściu 1-4, po ukończeniu tej rundy, zmieni nam się na 2-1 i będziemy szli tak dalej. Także tak to wygląda. Obok tego po prawej stronie mamy graficzne oznaczenie rund. Graficzne oznaczenie rund jest bardzo ważne dla nas, ponieważ my po tej grafice wiemy, czego się spodziewać. W tej chwili widzimy po lewej stronie już nieaktywną ikonkę koła fortuny, czyli jak widzimy, że jakieś koło fortuny się zbliża, to już wiemy, gdzie będzie, bo będzie tych kół fortuny jeszcze więcej. Aktualnie mamy aktywną rundę na minionki, więc widzimy takiego minionka. Jeśli widzimy, przepraszam, jakąś rundę, która po prostu wygląda jak jakiś stworek, no to to są rundy neutralne. To są rundy, które z reguły się wygrywa, po prostu same się wygrywają. I w tych rundach właśnie dostajemy bonusy w postaci itemków, złota i tak dalej, które musimy podnosić naszą postacią. Tak jak mówiłem, są to rundy niestresujące i są to rundy, w których możemy odpocząć. Pomiędzy tymi rundami będziemy mieć rundy z mieczykami skrzyżowanymi, jeśli się nie mylę. I to są rundy, w których gramy na graczy. Takich rund jest najwięcej. Czyli my po tych trzech rundach teraz neutralnych będziemy grać na graczy. W rundach na graczy nie dostajemy nic za zabite jednostki, czyli nie lecą żadne itemy i tak dalej. Po prostu walczymy, kto wytrwa. Im więcej jednostek przetrwało, tym więcej punktów zdrowia zabieramy przeciwnikowi. Każda z tych rund ma jakiś tam timer, ma określony limit czasowy, który jak dobiegnie końca, tak ogólnie, no to wtedy wszystkie rundy się już muszą jakby zakończyć. Aczkolwiek jeśli bijesz się z kimś i ten timer twój spadnie do zera, ale jeszcze nikt nie wygrał, bo na przykład stoją dwa kloce naprzeciwko i żadne nie jeden nie może drugiego zabić, to wtedy włącza się taka runda, tak zwany sudden death, który sprawia, że te jednostki dostają bardzo dużo atak speeda i biją dużo szybciej, żeby to rozstrzygnąć, ale może się tak zdarzyć, że się nie rozstrzygnie w trakcie tej rundy. No i wtedy po prostu jest remis i zabieracie sobie ileś tam zdrowia wzajemnie. To taka ciekawostka. Wyjaśniłem, jak to wygląda, mniej więcej jak wygląda interfejs. Dlatego teraz przejdźmy już do praktycznej rozgrywki i będę na bieżąco opowiadał, co, jak i dlaczego. Także tak jak mówiłem, pierwsza runda neutralna na minionki. Minionki już tutaj czekają, nasza jednostka jest gotowa. Gdybyśmy jej nie wystawili tutaj na pole bitwy, to ona by się wystawiła sama, bo Riot tutaj się naprawdę martwi o nas. Nie chce, żebyśmy my tutaj sobie przegrywali, dlatego stara nam się to ułatwić, żeby było bez zgrzytów. No i jak widzicie, poleciał znak zapytania, ja biegam tym moim ciapciusiem, zbieram te znaki i wtedy dostaję rzeczy. No i tutaj też widzicie, dostałem czempiona, dostałem przedmiot i to wylądowało w poczekalni dla czempionów i poczekalni dla itemów. Na dole mamy sklepik. Sklepik pokazuje nam dostępnych czempionów, których możemy kupić. Aha, no i to jest teraz sytuacja, w której mogę wam więcej rzeczy powiedzieć, bo tego nie było wcześniej widać. Także ja wam wytłumaczę. Ponieważ na dole mamy tak naprawdę największy panel, który ma najwięcej informacji i
tutaj trzeba najwięcej powiedzieć. Zacznijmy od prawego górnego rogu. Tam mamy taką kłódkę, która jest teraz odbezpieczona. Jeśli tam klikniemy, to nam się ta kłódka zamknie. Co to oznacza? Oznacza to, że przy rozpoczęciu kolejnej rundy zawartość naszego sklepu się nie zmieni. Czyli po prostu jeśli trafi nam się jakiś bohater, którego chcemy kupić, ale nas nie stać, to możemy sobie tę kłódkę założyć, no i po prostu rundę później, jak już dostaniemy więcej złota, to możemy go kupić. No właśnie, co z tym złotem, bo to może być teraz niejasne. Sprawa ze złotem wygląda tak, że co rundę dostajemy określoną liczbę złota, przez co rośniemy. Czyli jeśli nie wydajemy tego złota, no to ono się tam gromadzi. Ta wartość może się zwiększać. Jeżeli wygrywamy z graczami, to załącza nam się streak. I teraz w zależności od liczby wygranych pod rząd, złoto, które dostajemy, może się zwiększać. Czyli na przykład za wygranie 5 pojedynków pod rząd, co rundę będziemy dostawać ileś tam dodatkowego złota, chyba plus 3. Za samo posiadanie tego streaka. Tylko, że jeśli przegramy z kimś, no to ten streak się kończy. No i wtedy już tego bonusu w złocie nie ma. Ale warto wspomnieć, że ten streak jest też w drugą stronę. Czyli jeśli przegrywamy ileś rund pod rząd, to gra rekompensuje nam to dodatkową ilością złota. Także przegrywanie wcale nie jest takie złe. Przegrywanie ma swoje plusy, albowiem dostajemy trochę więcej złota, jeśli przegrywamy sukcesywnie. A oprócz tego, jak nam się trafi runda z kołem fortuny, to wtedy jesteśmy pierwsi w kolejce, ponieważ w kolejnych kołach fortuny wybieranie przedmiotów wygląda tak, że do wyboru wpuszczane są po dwie osoby, wpuszczana jest para, no i ta pierwsza para sobie wybiera, za chwilę druga para jest wpuszczana, trzecia para i tak dwójkami wchodzimy co jakiś czas, z tą różnicą, że po prostu im mniej ktoś ma HP, tym szybciej po prostu wybiera. Także czasem warto trochę stracić, żeby coś sobie znaleźć fajnego na tym kole, na przykład jakiś item, który celujemy i tak dalej. Aczkolwiek wygrywanko też jest dobre i polecam bardziej wygrywanko mimo wszystko. Idziemy dalej. Obok kłódki jest taki okrągły znaczek z takimi dwiema jakby podkowami w sobie, takie dwie literki U zazębione. To oznacza, że możemy trafić wybraną jednostkę, tak zwanego Chosena. Ta jednostka nam się tutaj w sklepie trafiła i tą jednostką jest Nami. Widać w prawym górnym rogu jej portretu właśnie ten znacznik. I teraz, czym charakteryzują się te jednostki, co to w ogóle oznacza? To jest cecha charakterystyczna dla zestawu TFT, który obecnie obowiązuje. Czyli czwartego setu. Tego wcześniej nie było. No ale musicie to poznać. Więc jednostka, która jest wybrańcem, to jest jednostka, która ma od razu drugi poziom. To widać na tych gwiazdeczkach, które są tam pokazane. Przepraszam bardzo. Więc taka jednostka po prostu od razu ma drugi poziom, jest silniejsza. Co to oznacza, że ma drugi poziom i jak w ogóle osiągać poziomy jednostkami? Dajmy na to, nasza Katarina ma tutaj pierwszy poziom. Jeśli znajdziemy trzy Katariny i kupimy je, to ta trzecia połączy nam te wszystkie Katariny w jedną nową Katarinę, która ma poziom wyżej. Wtedy z takiej jednogwiazdkowej Katariny, a raczej z trzech jednogwiazdkowych Katarin, tworzy się Katarina dwugwiazdkowa, która jest dużo silniejsza. Naturalnie dążymy do takich właśnie ulepszeń, więc będziemy po prostu szukać powtórek czempionów. Jak tutaj widać, mamy dwie Lisandry, więc teoretycznie po kupnie dwóch Lisandr moglibyśmy znaleźć trzecią później, no i mieć już na drugim poziomie. To taki przykład. Więc jednostka, która jest wybrańcem, od razu ma ten trzeci poziom. Kolejna rzecz, którą warto wiedzieć, to jest taka, że jeśli już mamy jakiegoś wybrańca, przepraszam, powiedziałem wybrańca. Jeśli już mamy jakiegoś wybrańca, to nie możemy trafić kolejnego, dopóki go nie sprzedamy. Czyli, jakby to też jest dobra rzecz, bo jeśli nam się trafi jakiś wybraniec, to możemy zdecydować, że po prostu gramy wokół tej synergii, którą on ma ulepszoną. No właśnie, jak widzimy, Nami ma tutaj ulepszonego Mage'a, bo ona jest Enlightened i jest też Mage'em. Mogło nam się trafić, że ma po prostu ulepszony Enlightened. Zawsze można mieć tylko jedną cechę ulepszoną z tego Chosena i oznacza to, że ta cecha
przy tej jednostce liczy się jako 2. Czyli tak jak wcześniej mówiłem na przykładzie wangardów, teraz mamy na stole 2 wangardów, no bo każda z tych jednostek ma wangarda. Mamy ich 2, więc jest bonus 2. Gdybyśmy mieli powtórkę, to bonus daje liczy się jako 1. To taka ciekawostka. No a w przypadku Nami, jeśli ona jest chosenem mage'em, to ona liczy się jak 2 mage'y. Czyli jedna jednostka byłaby 2 wangardami, gdyby to był chosen wangard. Nie? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Wróćmy jeszcze na chwilę do ulepszeń. Tak jak mówiłem, 3 jednostki dają poziom wyżej. Maksymalnie możemy mieć 3 poziom, 3 gwiazdki. Czyli takich Katarin możemy mieć 9 i wtedy ona się ulepszy w 3-gwiazdkową i to już jest najlepsza Katarina, jaka może być. Już wyżej nie można. Różnicą, znaczy wyjątkiem, przepraszam, jest synergia Moonlight, którą tutaj widać u Lisandry. Albowiem ta synergia sprawia, że jeśli mamy tę synergię aktywną, czyli jeśli mamy 3 Moonlightów, ona się wtedy aktywuje, to Moonlight, który ma najniższy level, ulepsza się o 1 poziom w górę. Ciekawostką jest też to, że gra obiera sobie za priorytet jednostkę, która ma najwięcej itemów. Bo może być sytuacja, gdzie mamy na przykład Lisandrę na poziomie 3, Sylasa na poziomie 3 i Afeliosa na poziomie 3. Wszystkie te jednostki to jest Moonlight. Więc teraz jak gra ma zdecydować, którą jednostkę ulepszyć? W ogóle ciekawostka jest taka, że Moonlight potrafi ulepszyć jednostkę na 4 gwiazdki właśnie przez to. Jako jedyny. No więc gra decyduje właśnie na podstawie losowości, chyba że któraś z postaci ma po prostu jakieś itemy. Ta, która ma najwięcej, dostaje ulepszenie. Dlatego jak ubieracie sobie Afeliosa, to możecie mieć pewność, że to on się będzie ulepszył. No więc właśnie. Tak wyglądają chosen'y. I chosen'y kosztują tyle, ile kosztują jednostki, które składają się do tego chosen'a. Czyli żeby zrobić 2-gwiazdkową Nami, potrzebujemy 3 Nami. Każda z nich jest warta 1 golda. No więc chosen kosztuje 3 golda. No i tak jak mówiłem, jak już kupimy chosen'a, to nie będzie się trafiał. Chyba że sprzedamy, no to wtedy znowu się będą trafiały. Dlatego warto jest czasem znaleźć chosen'a, który nas interesuje, chyba że gramy bardzo sytuacyjnie, no to właśnie. Tak jak mówiłem, chosen liczy się jako 3 jednostki, więc jeśli chcemy zrobić Nami na 3 gwiazdki, no to wystarczy trafić 6 Nami dodatkowych, a nie 8, gdybyśmy mieli tylko zwykłą. Także tak to wygląda. Co jeszcze tutaj mamy? No na górze, na środku mamy liczbę złota, którą aktualnie posiadamy. Złoto to wydajemy właśnie na jednostki. Widzimy przy jednostkach, ile kosztują w prawym dolnym rogu. Widzimy oczywiście ich nazwę, widzimy ich typy. Czyli, że jest na przykład Moonlight Dazzler. No właśnie, to wiadomo o co chodzi. To są te synergie. Szukamy oczywiście czempionów, które będą się łączyć tymi synergiami jak najlepiej. Po lewej stronie od liczby złota mamy szanse procentowe, przy których są różne kolorki. No więc kolejna informacja jest taka, że w TFT istnieje 5 poziomów postaci, takich bazowych poziomów. Poziom szary, czyli jednostki, które kosztują 1 złota, to są te bazowe jednostki, te najtańsze. Taką jednostką jak widać jest Lisandra, jest Nami, jest Yasuo. Katarina nie jest tą jednostką. Katarina jest jednostką niebieską, czyli za 3 golda. No ale jak widzicie, trafiła mi się. I to jest właśnie to, że z tych znaków zapytania, jak trafi się czempion, on może się trafić po prostu do jakiejś tam wyższej rzadkości. No a jeśli chodzi o trafianie się tych czempionów w sklepie, to właśnie widzimy to pod względem tej szansy procentowej. W tej rundzie mamy 100% szansy na te najtańsze jednostki. Nie może się trafić nic innego. Z każdym poziomem, jaki my posiadamy, to te szanse się zmieniają. No i właśnie dlatego po lewej stronie mamy też swój poziom, który to jest właśnie poziom 2. A obok tego poziomu 2 jest takie magiczne 0 na 2. Co to oznacza? To są nasze punkty doświadczenia. Naturalnie dzieje się tak, że co rundę dostajemy 2 punkty doświadczenia. Każdy tak dostaje. Czyli my w następnej rundzie będziemy mieć poziom 3, bo te 2 punkty doświadczenia dadzą nam 2 na 2, więc nam się to wbije. Aczkolwiek poniżej mamy 2 ciekawe przyciski, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na ten schemat. Pierwszym przyciskiem na górze jest właśnie Buy XP. To jest przycisk do kupowania doświadczenia.
Działa to tak, że za każde 4 złota, które zainwestujemy w kliknięcie tego przycisku, on daje nam 4 doświadczenia. Gdybyśmy byli w stanie teraz to zrobić i kliknęlibyśmy go raz, to w tym wypadku z 0 na 2 zrobiłoby nam się 4 na 2, czyli automatycznie weszlibyśmy na poziom trzeci i mielibyśmy 2 doświadczenia. Tak to wygląda w praktyce. Każdy poziom oczywiście wymaga coraz więcej tych punktów doświadczenia, także ten proces się wydłuża. My możemy go skrócić właśnie za pomocą inwestowania pieniążków. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Mielibyśmy to zrobić właśnie po to, żeby te szanse procentowe, które tam widać po prawej stronie, się zwiększyły. Czyli gdybyśmy mieli na przykład przeskoczyć z poziomu, w którym nie trafiają się żadne fioletowe jednostki, na poziom, na którym te jednostki mają 5% szansy na trafienie się w sklepie, to moglibyśmy to zrobić chociażby po to, żeby nam się potencjalnie w następnej rundzie trafiły. I to się właśnie często zdarza, ludzie czasem tak robią. Poniżej mamy jeszcze jeden przycisk, który nazywa się Refresh i kosztuje 2 zł. Każde kliknięcie tego przycisku odświeża nam sklepik, czyli sprawia, że te 5 slotów w sklepiku wypełnia się zupełnie innymi czempionami. Także jeśli czegoś szukamy, możemy refreshować za pomocą właśnie tych 2 zł. Oczywiście warto wspomnieć, że sklep sam się odnawia po końcu rundy, czyli po prostu możemy też poczekać w następnej rundzie trafić innych czempionów. Te wszystkie rzeczy otwierają nam mnóstwo możliwości i otwierają mnóstwo decyzji, które trzeba podejmować. Ja w każdym razie myślę, że już wyjaśniłem Wam mniej więcej, jak wygląda ekran TFT. Wydaje mi się, że każdy z tych elementów już rozumiecie. Jeszcze można dodać, że nad mapą w prawym dolnym rogu są 2 przyciski, które są przyciskami, które występują normalnie w lidze, także też pewnie już wiecie, o co chodzi. Zębatka to jest przycisk opcji, a mikrofon to jest przycisk voice chatu. Więc możemy sobie z premade'ami rozmawiać tam. Także nie rozmawiamy tutaj z każdym graczem, jakiego trafimy w lobby. Mamy tam po prostu ludzi, z którymi jesteśmy w drużynie, czy tak powiem. Także moi drodzy, no myślę, że czas to odpalić i wyjaśnić Wam w praktyce, co się dalej dzieje. Rozpoczyna się pierwsza runda neutralna. Jak dobrze pamiętacie, to znaczy to jest już druga runda neutralna tak naprawdę. Ale jak dobrze pamiętacie, te miniony po prostu mają szansę na dropnięcie przedmiotów. Poleciał orb, zbieram go, no i mam przedmiocik z tego. To jest przedmiot jednostkowy. Teraz, gdybym chciał, na przykład mógłbym połączyć ten miecz z tym kubrakiem i wtedy wyszedłby jakiś lepszy przedmiot. Wyszedłby tak naprawdę Guardian Angel, bo po prostu ja już znam na pamięć te wszystkie rzeczy. Kupiłem sobie Nidalkę tutaj w tym wypadku. I teraz dlaczego tak robię? Bo te 3 jednostki dadzą mi synergię Warlord. Jak widzicie po lewej stronie, mam to aktywne. Tak się zdecydowałem, tak sobie to ustawiam tutaj. Jeśli chodzi o ustawienie na planszy, no to chcemy, żeby na górze stały jakieś tam tanki, a z tyłu stały po prostu jednostki, które są bardziej papierowe. To wszystko sobie odkryjecie metodą prób i błędów. Tutaj mamy synergię Warlorda, lecą kolejne orby. Jest Ewelinka, którą ja sprzedaję. Także tak się właśnie sprzedaje. Klikasz, przenosisz w dół, zamiast sklepu masz pole na sprzedaż. Trafił nam się Chosen, którego nie chcemy. Ja kupuję sobie Wukonga i wchodzę w poziom, żeby móc wystawić kolejną jednostkę. Tego nie powiedziałem, dlatego powiem o tym teraz. Możemy na polu bitwy mieć tyle jednostek, ile mamy poziomu. Aczkolwiek jeśli trafi nam się taki złoty przedmiot, to się nazywa Golden Spatula, to po połączeniu 2 takich przedmiotów w jeden wychodzi nam Force of Nature, który pozwala nam wyłożyć jeszcze jedną jednostkę dodatkową. Na stałe, tak naprawdę. Jak widzicie, z 2 kubraczków złożyłem przedmiot na Wukongu. Czyli od razu widać, jak te przedmioty się składa. Trzeba dać jakiejś jednostce po prostu jeden przedmiot i później włożyć drugi. I składa się właśnie z tych 2 przedmiotów kolejny. Może być, i to oczywiście jest runda na graczy, którą przegrałem. Także straciłem też 4 HP. No ale się tym nie przejmuję, no po prostu tak czasem jest. Ale jak widzicie, obok złota już mi się tam pojawił znacznik przegrywania, 1. On oznacza właśnie ten streak, który się zbiera. Jeszcze jedną rzeczą, której nie powiedziałem o złocie, jest takie coś, że za każde 10 złota, które posiadamy teraz, mam teraz 6, także nie mam żadnego 10, żadnej dziesiątki. W każdym razie za każde 10 złota nad naszym bohaterem są takie oczka, takie okrągłe miejsca jakby. To w takie oczko pojawia się jeden taki artefakt, taki wazon się pojawia, taki garnek.
za każde 10 złota. Czyli przy 10 mamy jeden garnek, przy 20 dwa garnki, przy 33 garnki i tak do 50, bo jest 5 oczek. Każdy z tych garnków symbolizuje właśnie to, że mamy jakąś dziesiątkę. No i każdy z tych garnków daje nam 1 złota naturę dodatkowo. Czyli jeśli oszczędzamy golda, no to gra nas też wynagradza dodatkowym goldem co turę. Także to jest takie granie ekonomiczne. W każdym razie, jeśli chodzi o pierwsze rundy, to tak naprawdę w pierwszych rundach staramy się zrobić tak, żebyśmy wygrywali, żebyśmy tracili jak najmniej HP. Czyli po prostu staramy się skleić jak najsilniejszą drużynę. Jeśli jakieś nam się jednostki upgrade'ują, upgrade'ować, może jakieś fajne itemy, w które już celujemy. No i tak to wygląda. Ja tutaj próbuję złożyć jak najlepszy team, ale powiem szczerze, że to się nie klei. Zdecydowałem się na tych Warlordów, ale też no, nie wygląda to na razie za dobrze. Także to będzie też ciekawa rozgrywka, ja już zagrałem, więc wiem, co się wydarzyło. Zobaczymy, co wy pomyślicie. Więc jakby priorytetem w tym wypadku dla mnie są przedmioty na Katarinę. Z tego względu, że Katarina będzie tutaj postacią, która będzie kierować. Jest jedną z postaci, które będą kierować. Najsmutniejszym aspektem tego mojego grania właśnie jest to, że Warlordzi, czyli po polsku chyba Wataszka to przetłumaczyli, Warlordzi mają coś takiego, że za każdą wygraną bitwę rosną. Dostają bonusy w statystykach. Ten bonus się stakuje do chyba 5 wygranych. Im więcej mamy tych Wataszków, bo tam mamy 3, 6 albo 9, im większy ten bonus jest, tym większe statystyki dostają. Także jest to oczywiście bardzo fajny setup, bardzo ciekawy, ale minus jest taki, że ja jeszcze nic nie wygrałem, więc po prostu one nawet nie urosły. W tej sytuacji mógłbym wziąć łuk, połączyć go z mieczem. Po prostu wiem, że mam miecz, który leży na ławce. Mógłbym wziąć łuk i wtedy te dwa przedmioty dałyby Giant Slayer. I to jest jeden z przedmiotów, który Katarina mogłaby założyć. To by zwiększyło jej obrażenia na pewno mocno. Ale, że grałem w pre-made'ie i że mnie po prostu pre-made poprosił o to, żebym zostawił łuk, no to ja ten łuk zostawiłem, bo ja uważam, że warto. No tak. W każdym razie tak, to jest kolejne koło fortuny. Jak już wiecie, już rozumiecie wszystko. Na górze widzicie, jakie są rundy. Te mieczyki skrzyżowane, czerwone oznaczają, że przegraliśmy na graczy tyle razy. No i mamy streaka przegrywania trójeczkę, jak widać. Mamy teraz 18 golda, dzięki czemu widać ten garnek już jeden po lewej. No ja tutaj sobie dokładam jednostkę, wszedłem sobie w level, bo chcę być silniejszy, chcę mieć więcej jednostek, chcę coś wygrać. Kwestia jest taka, że jak się przegrywa, to czasem warto zaakceptować to, że przegrywasz. No i po prostu zacząć oszczędzać sobie golda, żeby po prostu dojechać jakoś do tego 50 golda i żeby te bonusy były takie duże, plus 5 golda na turę, żeby nam pozwoliło to się odkuć później. Na początku nie traci się jakoś super HP, więc to też nie jest jakaś wielka tragedia. Ja ze swojej strony polecam wam grać i próbować, ponieważ po prostu TFT jest świetną formą na to, żeby się troszkę wyluzować po Lidze Legend. Także ja oczywiście polecam. Jak widzicie, dwie synergie aktywne mamy. Mamy dwa awangardy, 4 warlordów. No i oczywiście ja szukam jednostek do tych warlordów. Ulepszyła nam się Nidalka. 3 Nidalki dały nam Nidalkę level 2. Także to mogliście zobaczyć. Nie bójcie się eksperymentować. Patrzcie na te buildy z linków, znaczy z linka, który zostawię w opisie. Wybierzcie sobie jakiś. Próbujcie. Ewentualnie po tym poradniku możecie popatrzeć, jakie mam inne poradniki wcześniejsze do konkretnych setupów i starać się to realizować, powtarzać. Po tym poradniku na pewno osoby nowe więcej zrozumieją z tamtych poradników. Myślę, że już będzie wszystko jasne. Więc oczywiście zapraszam. Sugeruję, żeby to był kolejny krok na waszej drodze. Po prostu obejrzenie jakiegoś poradnika mojego, który jest tematyczny. Dotyczy jakiegoś konkretnego buildu, konkretnej kompozycji. Przepraszam, już mi się ciężko mówi. Ale jak widzicie, dostaję srogi w pierdziel. Jest to smutne. Powiem szczerze, że ten start, który tutaj mam, jest jednym z gorszych startów, jakie można mieć. Mimo wszystko jednak człowiek woli troszkę wygrywać. Ale uparłem się na tę wataszkę i stwierdziłem, że będę w to szedł. Tutaj mi się duelista trafił.
Chosen. Jest ogólnie bardzo fajny build na Yasuo dueliście, który jest właśnie bardzo fajny, bo jest tani i robi rzeczy. Ale w tym wypadku w to nie wchodzę. Nie mam za bardzo przedmiotów pod to. Mógłbym mieć Gea, ale już niestety połączyłem w kubraczek, więc już nie ma przebacz. Jak już połączysz dwa itemy, to nie możesz ich odzyskać. W sensie to już jest ten pełny item. Trzeba też uważać, bo jeśli mamy dwa itemy, które chcemy połączyć na Katarinie, ale ona już ma jakiś na sobie item jednostkowy, tak jak teraz, to trzeba uważać, żeby po użyciu tego pierwszego itemu nam się od razu nie połączył w inny z tym itemem, który już jest. Dlatego, żeby tego dokonać, kupuje się jakoś byle jaką jednostkę, łączy się te dwa itemy na tej jednostce, sprzedaje się ją, żeby odzyskać ten item złączony i dopiero się go wrzuca na Katarinę na przykład. To taka ciekawostka też. Jak widzicie, mamy 45 golda, czyli mamy 4 garnki. To oznacza, że dostajemy 4 golda dodatkowo co turę za garnki i dostajemy też dodatkowego golda co turę za 5 przegranych z rzędu, czyli za tego streaka w drugą stronę. Tak to więc wygląda. Jeśli chodzi o podejście do gry, no to warto tutaj wspomnieć o takiej terminologii, którą warto znać. Więc terminologia, z którą się prawdopodobnie spotkacie w TFT, wygląda tak, że na przykład usłyszycie coś takiego jak slow roll. Tutaj w ogóle widzimy, że chłop robi to co my, taki sam setup. Dlatego korzystając z okazji powiem, że jest to niewygodne, ponieważ jest ograniczona pula tych jednostek, które ogólnie mogą się trafić. Ale jeśli dwie osoby robią taki setup, taki sam, to jeszcze nie jest tragedia. Ale jeśli na przykład cztery osoby robią jeden setup i my chcemy zrobić jako piąta osoba ten sam, no to już mamy problem, bo będzie ciężko. Lepiej zrobić po prostu setup, który nie jest kontestowany w takim wypadku, a na przykład mamy itemy pod niego. Żeby to sprawdzić, możemy klikać teraz po prawej stronie na obrazki naszych przeciwników i wtedy widzimy u nich od razu na planszy, co oni budują. Żeby to szybko sprawdzać, to oczywiście klikamy na jednego z nich i patrzymy na lewą stronę na synergię, które mają aktywne. Wróćmy jednak do terminologii. Slow roll. Slow roll polega na tym, że jak najszybciej wchodzimy w ekonomię, czyli dojeżdżamy do 50 golda, a potem robimy refresh'e, ale wydając tylko golda, który jest nadwyżką 50. Czyli jeśli mamy 62, no to zjeżdżamy do 50, robiąc te refresh'e właśnie za tę nadwyżkę. Ale nie schodzimy poniżej 50, no chyba że coś nam się trafi wyjątkowego i chcemy. Ale wtedy trzeba to dareperować. Termin tak zwany high roll to jest termin, który oznacza, że ktoś trafił coś bardzo szybko, czyli na przykład jest na poziomie 5, a trafił na przykład już 3 razy Aszkę i ją ulepszył, która jest fioletową jednostką, no to jest naprawdę high rollowe już. Jest jeszcze termin, który się nazywa hyper roll. Hyper roll to jest sytuacja, w której mamy dużo golda, docieramy do punktu, w którym zaraz wejdzie nam automatycznie, naturalnie nowy level, ale na levelu, na którym się jeszcze znajdujemy, jest największa szansa na to, żeby trafić tę jednostkę, której szukamy. Czyli na przykład teraz mamy 45% na to, żeby trafić szarą. Więc jeśli byśmy mieli teraz 18 na 20, to moglibyśmy zrobić hyper rolla, szukając na przykład takiego Yasuo. Zrolować całego naszego golda, ale po drodze losując dużą liczbę Yasuo. I na przykład trafiając go na trzeci poziom od razu. No to jest tylko przykład, bo oczywiście my nie będziemy tego robić, bo po pierwsze nie szukamy Yasuo, po drugie kompozycja, którą gramy, nie polega na hyperrollowaniu. To jest taka kompozycja, w której my mimo wszystko chcemy levelować w miarę szybko, wygrywać, no i poszukać tych Katarin, żeby nam się poulepszały jak najwyżej. Ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, Katarina jest tutaj właśnie najważniejszą jednostką, naszym właśnie carry. Tak możemy sobie tutaj sprawdzać innych. No i kolejne koło fortuny. Ja z koła fortuny tutaj będę szukał przedmiotów, które pasują mi na Katarinę. Wcześniej wziąłem Needlessa, dlatego teraz sobie wezmę rękawiczkę, która w połączeniu z Needlessem da mi już przedmiot, który mnie interesuje. Przedmiot, który sprawia, że mag, a raczej jednostka ogólnie, która go nosi, która używa umiejętności,
może tymi umiejętnościami zadać krytyczne obrażenia. To oczywiście też zwiększa jej normalne szanse na krytyczne obrażenia przy ataku, więc to też jest bardzo fajne. Tak, co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć, coś chciałem powiedzieć i mi wypadło z głowy. No coś miałem powiedzieć i wypadło mi z głowy, kurczę. Coś, czego nie powiedziałem. Nie powiedziałem wam na przykład, że każda jednostka w TFT ma pasek many oprócz paska swojego zdrowia, bo jak widzimy, mają paski zdrowia takie zielone, podzielone na takie prostokąciki. Im więcej ich jest, to po prostu ta pula jest większa. Poniżej mają pasek many. Pasek many ładuje się za każdym zadanym autoatakiem albo otrzymanymi obrażeniami od jakiejś jednostki. No i po załadowaniu paska many po prostu jednostka używa swojej umiejętności. Katarina w tym przypadku, zobaczmy, ładuje jej się pasek teraz. Dostała CC-ka i teraz załadowany pasek i się kręci jak głupia. Tylko, że była troszkę daleko tych jednostek, które chciała zaatakować. W każdym razie zamysł tego setupu jest właśnie taki, żeby Katarina się zakręciła. Boże, jaką chrypę dostaje, czekajcie. Za dużo mówię, musiałbym się już napić. W każdym razie Katarina po prostu ma wskoczyć, zakręcić się, zabić cały team i siema. Taki jest zamysł. Ja, jak widzicie, jestem na 50 golda i refreshuję sobie do 50. Dlaczego? Dlaczego na przykład nie wchodzę w level za tę nadwyżkę? Dlatego, że czuję, że jestem w fatalnej sytuacji, mam bardzo mało HP. No i chciałbym troszkę ulepszyć te jednostki, bo uważam, że jeszcze są w bardzo słabym punkcie, żeby zacząć coś wygrywać. W wataszkach jest to o tyle ważne, że one rosną od tego wygrywania, dlatego chciałbym coś powygrywać, żeby urosły. No ale jest ogólnie tragedia. Jest bardzo słabo. No mam niby 6, to jest ten drugi bonus, ale nie wygrywam z nikim. Coś tam wygrałem jedną po drodze, to mi urosło. Zobaczmy, Katarinę teraz się kręci, ale niestety Nunu ją zjadł. I to jest piękno tej gry. Wszystkie te jednostki mają swoje umiejętności. W sumie Tamkent jest chyba jedyną jednostką, która nie ma jako takiej umiejętności z paska many. On po prostu ma pasywkę. On dostaje mniejsze obrażenia. Także też jest fajny. Fajnym tankiem jest. My ogólnie, zaczynając grę w TFT, chcemy też znaleźć jakiś frontline, jakiś damage. Także na początku szukajcie sobie dwóch wangardów albo dwóch brawlerów. Postawcie z przodu i komponujcie. Ewentualnie na przykład trzech kultystów weźcie. Trzech kultystów to jest ogólnie taka, w ogóle kultyści to jest taka synergia, gdzie oni przyzywają takiego Galio wielkiego i on się pojawia i jest w ogóle taką super jednostką. Fajnie sobie tym zagrać, zobaczyć, o co chodzi. Dobra, pozwólcie, że ja się teraz napiję, bo już to mówienie to jest trochę dużo mówienia. Dziękuję bardzo. No i ulepszyła nam się Katarina. Ja w tej sytuacji jeszcze coś tam próbuję szukać, coś kombinuję, nagle mówię, dobra, nie schodzę poniżej 40 golda. Dobra, nie powiedziałem tak, myślałem, że tak powiedziałem. Także rozpaczliwie tutaj rolowałem, żeby się ustabilizować. Daję Katarinie nowe przedmioty, żeby jakoś się wzmocnić. Ja naprawdę tutaj bardzo chcę wygrywać, bo mam 29 HP, ja zaraz odpadnę. Także jest tutaj mały stresik. Katarina, zobaczcie, jak krytuje z basiczka. Znaczy wcześniej skrytowała. I patrzcie, ona teraz sobie stoi tutaj i ona chce się zakręcić. Zobaczmy. I się kręci. No niestety długo się nie pokręciła. Także mamy kolejną przegraną. No jest smutek. Mamy już 16 HP. Na ławeczce mamy Jarvana, który jest bardzo blisko tego, żeby być w ogóle na trzecim poziomie. Dlatego też trochę rolowałem, bo liczyłem na to, że go tutaj trafię. Mam 35% szansy na zielone jednostki, czyli teraz ten level jest najbardziej korzystny do tego. No więc szukam sobie dalej. Katarinę oczywiście wszystkie biorę, bo Katarina jest najważniejsza w tym setupie. Szukam sobie dalej. Jest też Katarina. Ogólnie jakbyście mieli jakieś pytania, no to zostawiajcie w komentarzu. Widzowie odpowiedzą, albo ja odpowiem. Tymczasem, jak widzicie, zrobił nam się Jarvan na trójeczkę. Tak wygląda jednostka na maksymalnym poziomie. Robi się taka złota.
No i ten Jarvan jest naprawdę potężny teraz. My oczywiście jesteśmy szczęśliwi, bo mam nadzieję, że to nam da jakąś tutaj nadzieję. No ale spotykamy chłopa, który nam kradnie setup. No i teraz pytanie, kto jest mocniejszy. On nie ma w ogóle żadnego damage itemu, ale za to ma Garena, który jest bardzo tankowaty. Zrobił bardzo dużo tankownych itemów. Zobaczymy, co Katarina na to powie. Katarina próbuje posprzątać, ale ten Garen jest za gruby. Także liczymy na to, że po prostu zabijemy jak najwięcej jednostek, nawet jakbyśmy mieli przegrać, bo wtedy stracimy mniej HP. No i tutaj przegrywamy. 8 HP teraz mamy. No i to już jest prawie koniec rozgrywki dla nas. Dlatego warto tutaj wydać złoto teraz, żeby zwiększyć swoje szanse. No więc oczywiście roluję. Żeby jakoś jeszcze się wzmocnić, mam tutaj Vi, roluję dalej, szukam czegoś, co mnie interesuje. Są Katariny. Szukam tych Katarin, biedny. No i zobaczmy. No i co? No i nie ma. Także tutaj biedny, rozkładam ręce i modlę się, żebym po prostu na kogoś wygrywał. No i mamy tutaj Wercie, która ze mną grała. Ona sobie zrobiła grubachy. No i na szczęście ona nas tutaj zbawiła, bo okazało się, że my możemy tutaj coś zrobić. Że dajemy radę. Katarina się odpala, zobaczcie jak to fajnie wygląda, jak ona się kręci. No i tu się udało wygrać, także Wercia nam dała tutaj przepustkę. Żeby sobie jeszcze pograć. My oczywiście liczymy na to, że ta kata nam się ulepszy zaraz. Przepraszam za te dźwięki, odsunąłem się kawałek, żeby włączyć sobie piecyk, bo mi się zimno zrobiło. No i tutaj patrzę, co mogę złożyć. Mam już mieczyk, dlatego pobiegłem po kubrak, żeby złożyć trzeci item na Katarinie. Stwierdziłem, że muszę być jak najsilniejszy, bo już to jest ostatni dzwonek, bo i tak już odpadam. Także stwierdziłem, że z miecza i kubraczka zrobię Guardian Angel, czyli przedmiot, który Katarina będzie wskrzeszał, jak ona umrze. To jest bardzo fajny przedmiot. Także też fajnie, że nam się tutaj złożył. Aczkolwiek Katarina, no ona lubi różne przedmioty. Lubi też QSS-a. QSS jest bardzo fajnym przedmiotem, ponieważ jednostka nie może być scecekowana. Dzięki niemu. Zobaczmy, o, Katarina tutaj jest. No i brakuje tylko jednej. Szukam rozpaczliwie. Nie ma jej. Tutaj stwierdziłem, że sprzedam Garena, jeszcze zrobię refresh, ale nie ma jej. Także... A jeszcze tutaj chciałem chyba... Tak, jeszcze tutaj chciałem chyba rolować. Roluję. No i nie ma. Także modlę się dalej. No i oczywiście to GIA muszę jej zbudować. Także już się buduję. No i patrzymy. Katarina musi się odpalić, odpaliła się i posprzątała. Także ona już zaczyna robić to, co my chcemy, żeby robiła w tym setupie. I to nas cieszy. I nagle zaczęliśmy wygrywać na 8 HP. A wystarczy trafić jeszcze jedno, żeby była trójeczką. Także to nas bardzo tutaj interesuje. Tutaj widzimy, że przeciwnik ma dużą ekonomię, my mamy zerową. No ale niestety. Do takiego punktu się doprowadziliśmy. Szukamy rozpaczliwie tej Katariny tutaj. Nie ma jej dalej. Także musimy wierzyć w to, że nasz obecny team poradzi sobie. Jeśli chodzi o rozstawianie jednostek, to jednostki rozstawia się różnie. Na przykład synergia Keeper sprawia, że wszystkie jednostki wokół Keepera dostają shielda. Wtedy chcemy te jednostki zgrupować, tak żeby jak najwięcej jednostek dostawało shielda. Z reguły z przodu chcemy, żeby stały tanki. Aczkolwiek w tej grze są też asasyni albo shady. Te jednostki od razu skaczą na drugą stronę mapy, czyli na backline. W tym przypadku wskoczyłyby na przykład na Nidalkę. No i wtedy warto już się troszkę inaczej ustawić, żeby ta Nidalka jakoś tam nie została sfokusowana od razu. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Najwyżej zrobimy jakiś dodatkowy poradnik. A w ogóle to będzie bardzo długi poradnik. Mam nadzieję, że naprawdę się komuś przyda.
Bo ja nie wiem, czy ja się w ogóle nadaję do tłumaczenia takich rzeczy. No ale najważniejsze, że w ogóle zobaczcie, ja dalej żyję. Także to dalej trwa i szukamy Katariny i trafiła się wreszcie. I teraz mamy trzecią gwiazdkową Katarinę. No i moi drodzy, w tym momencie Kata już może nas tutaj pokierować. Trzygwiazdkowa Kata z full itemami to już jest naprawdę tutaj dosyć mocna rzecz. Mamy 6 watażek, jakbyśmy mieli 9, to by było jeszcze lepiej. Ale to i tak jest dobra rzecz. No więc zobaczmy. Neutralna runda, także jest bezpiecznie. Twój team i tak wygra z tymi neutralami zawsze. Chyba, że nic nie wystawiasz, nie wiem, co robisz. Trafił nam się tutaj taki ciekawy przedmiot zielony po lewej stronie. Może go widać, widać go na pewno. To jest przedmiot, który nazywa się Nikos Help. Po użyciu tego przedmiotu na jakiejś jednostce tworzymy jej kopię. Kopia ta nie wlicza się do puli czempionów. Czyli jeśli na przykład w puli czempionów jest załóżmy 18 Yasuo. Czyli Yasuo nam się może trafić 18 razy, chyba że mamy już 3 gwiazdkowego, to nam się nie trafi. Jeśli my użyjemy Nikos Helpa na Yasuo, to on jest 19 wtedy. Tak jakby. Gdyby nam brakowało jednej Katariny do 3 gwiazdek, to byśmy tego użyli na Katarinie. Na przykład. I mielibyśmy 3 gwiazdkową od razu. Tak to działa. Kata tutaj świetnie się ustawiła. Właśnie Kata jest dobrym przykładem asasyna, bo tak jak widzicie, ona skacze od razu na tyły i ona chce tutaj się odpalić, tak jak teraz, i posprzątać. No tutaj Nunu chce ją zjeść, ale ona ma w razie czego gia. No i jest super. I teraz my już mamy streaka wygrywającego. Mamy 4 wygrane z rzędu, dzięki czemu świecimy się bardzo po prawej stronie tam. No jak widzicie, szok. Dlatego ja wchodzę tutaj w poziom. No i dokładam jeszcze jedną jednostkę, żeby jeszcze zwiększyć te szanse. Dołożyłem asasyna, bo dzięki temu Katarina dostanie bonus od asasynów. Czyli będzie jeszcze mocniejszy. Jeszcze dobrą opcją był tutaj Kennen, bo Kennen, jak widzicie, jest keeperem. A mamy jednego keepera na stole. Czyli by było dwóch. A jednocześnie jest też ninją. Synergia ninży jest dosyć ciekawa pod tym względem, że jeśli mamy tylko jednego ninja na stole, to on ma synergię. I wtedy jest mocniejszy. A jeśli mamy dwóch lub trzech, to ta synergia jest zgubiona. Nie macie jej. Popatrzcie, co Katarina tutaj porobiła. Prawie przegraliśmy, a ona nagle porobiła. A jeśli mamy czterech ninży, to znowu ta synergia obowiązuje. Także to jest takie ciekawe. No i zobaczcie. Ostatni czopek, który miał 8 HP i dalej ma, stawia tutaj czoło. Dzielnie walczy. I zobaczmy, teraz mamy Sejuani. No i mam tego Nikos Helpa. Zobaczcie, jak to działa. Klikam teraz na Sejuani. Trafiła się trzecia i od razu się ulepszyły. No bo 3 Sejuani dają lepszą Sejuani. No, a żeby zrobić na 3 gwiazdki, to musimy mieć 3 ulepszone. Czyli 9 jednostek. Tak to wygląda, moi drodzy. Oczywiście pamiętajmy, że różnicą, a raczej wyjątkiem, dzisiaj cały czas mówię różnica zamiast wyjątek. No powiedzmy, że mogę tak powiedzieć. W każdym razie wyjątkiem jest synergia Moonlightów. Ja już i tak tyle się dzisiaj nagadałem, że już mi się mózg trochę lasuje od tego gadania. Także jakbym mówił jakieś głupoty, to przepraszam. No ale zobaczcie, gramy tutaj na chłopa, który podbierał wataszki i teraz co się wydarzyło? Dostał w cymbał. I my już nagle nie jesteśmy na samym dole, a poniżej mamy mnóstwo ludzi, którzy mają low HP. No właśnie, zobaczcie, jak to się czasem może odwrócić. Tutaj, jak widzicie, Garen na tym kole ma Infinity Edge'a. Infinity Edge to jest przedmiot dla jednostek walczących w zwarciu czy też strzelców. No nie jest to przedmiot dla magów normalnie w League of Legends. Normalnie dla magów byś go nie zrobił. Aczkolwiek tutaj masz taką możliwość, ponieważ Infinity Edge sprawia, że wszystkie twoje, jakby masz 100% szansy na krytyka. W połączeniu z tą rękawicą, która sprawia, że twoje zaklęcia mogą krytować, no to twoje zaklęcia mają 100% szansy na krytowanie. Także taka ciekawa zależność. Warto tutaj wam pokazać, jakie tutaj są możliwości w tej grze. Ja wziąłem Zephyr. Zephyr jest bardzo ciekawym przedmiotem. Ja ten Zephyr położę teraz na Nidalce. I Zephyr to jest przedmiot, który na ileś sekund
podrzuca jednostkę przeciwnika, która znajduje się na przeciwległym polu od jednostki, która ten zefir trzyma. Czyli teraz jak liderka znajduje się tutaj po lewej stronie, na dole, ja tutaj ustawiam, to wyrzucę kogoś, kto jest w lustrzanym odbiciu na tym polu. Czyli po drugiej stronie, po prawej, drugie oczko od prawej. Patrzcie, i leci do góry, nie? I teraz fruwa sobie i nie walczy. Także my tym zefirem chcemy wyrzucać jednostki, które są kluczowe. I to jest kolejny przykład tego, że pozycjonowanie w TFT ma znaczenie. Bo na przykład jak podglądasz przeciwników i widzisz, że gdzieś jest zefir, no to chcesz się tak ustawić, żeby potencjalnie przy trafieniu takiego przeciwnika ten zefir nie wyrzucał twojej kluczowej jednostki, która ma zadać obrażenia. No i teraz przypomnijmy sobie przedmiot QSS, o którym mówiłem, który składa się z rękawicy i muszelki, tudzież płaszcza. W sensie to tak samo nazywam, po prostu płaszcz. To wtedy właśnie taki QSS może nas ratować przed takim zefyrem. No dobra, moi drodzy, ja ogólnie chcę wam też powiedzieć kilka rzeczy. Oczywiście wierząc, że nie odpadnę, ale to jest bardzo przykre w ogóle spotkanie. W każdym razie chcę wam powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jest wiele osób, które wychodzą z założenia, że TFT to głównie RNG. I to jest bardzo kontrowersyjne stwierdzenie, które rodzi się z reguły u osób, które nie potrafią sobie wytłumaczyć tego, że nie umieją kontrolować tego, jak przebiega rozgrywka, i po prostu przegrywają i mówią: o, to jest RNG, bo ja nie mogę tego, nie mogę wygrywać jakby konsekwentnie, nie mogę wygrywać. No i to jest bardzo głupie podejście, tak samo to podejście jest głupie w League of Legends. Chcę wam powiedzieć, że o ile występuje w tej rozgrywce spory element RNG, to tak naprawdę wiedzą, można przekuć go na swoją korzyść. Czego dowodem są osoby, które co sezon na 40 kontach wbijają po prostu Challengera bez większych problemów. Więc gdyby to było RNG, no to statystycznie nie mogliby tego zrobić w przeciągu małej ilości gier. No, jakimś cudem powtarzają to i to nie może być po prostu szczęście. No. Także takie podejście jest bardzo okropne i nie polecam. Proszę się go wyzbyć. No a druga sprawa jest taka, że naprawdę warto dać temu szansę, z tego względu, że jest to tryb, który właśnie nie jest stresogenny, nie stresuje w taki sposób jak na przykład League of Legends. Też dopóki nie będziemy tego traktować super poważnie, rywalizacyjnie, podchodzić do tego tak, że Boże, przecież ja jestem już taki dobry, już powinienem się wspinać i tak dalej. A ja tego nie robię, to się nie dzieje, no to wtedy będzie nam na pewno ciężej się z tego cieszyć. Ja ogólnie wychodzę z założenia, że w momencie, w którym straciłem taką czystą rozrywkę z League of Legends, to zacząłem to traktować kompetytywnie, licząc głównie na wbijanie rangi, no to wtedy dużo ta gra straciła w moim postrzeganiu. A raczej, no jakby tęskniłem za tym pierwiastkiem, który się ma jako taki człowiek odkrywający grę i mający świadomość tego, że jest taki, a nie inny pod względem umiejętności. Oczywiście później starałem się ten pierwiastek odzyskać i myślę, że mi się to udało. Aczkolwiek teraz jestem w punkcie, w którym LoL nie sprawia mi aż takiej przyjemności, bo jednak to jest 10 sezonów prawie ciągłego grania, więc idzie się trochę znudzić. Dlatego TFT jest taką świeżością, więc jeśli szukacie jakiejś takiej świeżości, gry, która nie jest mocno obciążająca, jeśli chodzi o jakiś tam refleks, dynamikę i tak dalej, to polecam naprawdę serdecznie, spróbujcie sobie. No i może to będzie coś dla was. Warto czegoś spróbować, zanim się tutaj oceni. No niestety ta kata skoczyła tutaj po lewej stronie. Gdyby skoczyła bardziej na prawo, gdyby ją ustawił, no to zbombiłaby Aszkę. Aczkolwiek no jak to wygląda teraz? No nie wygląda to najgorzej. Chyba dalej tutaj wygrywamy. Ale to są takie rzeczy, które się po prostu wyciąga w postaci wniosków na przyszłość. Warto zwracać uwagę na takie rzeczy. Więc osoby, które zastanawiały się, jak wygląda ustawianie jednostek,
w Teamfight Tactics, no to mają tutaj obraz tego, że jednak ma to znaczenie i mogą sobie rozkminić, w jakich płaszczyznach to znaczenie jest większe. No, Katarina jest dobrym przykładem. No i teraz mamy tutaj tego Veigara. Chcielibyśmy to dobrze zrobić. Teraz ta rozgrywka polega na tym, że staram się ustawiać Zephyra w taki sposób, żeby podrzucać jednostki, które są kluczowe. W tym wypadku Veigar jest kluczowy i jak widzicie on sobie teraz fruwa. Dzięki temu, że jest na przeciwległej kratce, która jest odbiciem lustrzanym tego, co tam Nidalka sobie przyjęła, w sensie tej kratki. Więc Zephyr jest tutaj bardzo silnym narzędziem. No i też dochodzi kwestia tego, że jeśli mam dwóch przeciwników i grałem z jednym, to zagram z drugim. Gra prawdopodobnie mi go da. No chyba, że da mi cień po prostu tego pierwszego. Ponieważ kiedy jest nieparzysta liczba graczy, no to gra musi jakoś wypełnić tę lukę, w której osoba nie ma pary. Dlatego jest robiona kopia kogoś, kto jest w grze i po prostu ta osoba bez pary jest zestawiana z tą kopią. Tyle, że jak zabijemy kopię, to nie zabieramy mu HP, ale jak przegramy, to my to HP tracimy. Także tak to jest rozwiązane. Ale ogólnie w TFT jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć, na kogo będziemy grać. Nieważne, czy jest 8 osób, czy mniej. To wszystko za sprawą tego, że te mecze obecnie, one się nie powtarzają. Czyli po prostu musimy z każdym zagrać po razie, żeby móc jakby to koło rozpocząć od początku. Żeby ono się zamknęło i żeby się zaczął kolejny cykl, że tak powiem. No, ogólnie to będzie bardzo długi materiał. Ciekaw jestem, czy ktoś dotrwa do końca. Jeśli dotrwałeś, to możesz napisać cyngiel. Ja będę wiedział, mi będzie bardzo miło. Mam też nadzieję, że znajdzie się chociaż kilka osób, które po odkryciu tego materiału faktycznie spróbują, wyciągną coś z tego i okaże się, że ten tryb jest dla nich naprawdę czymś fajnym, czymś, co sprawi im dużo radości i rozrywki. Więc super, jeśli tak się staje, to pięknie. Tak samo podchodziłem do moich poradników z LoL-a, że nawet jeśli to pomoże zaledwie kilku osobom, które coś tam faktycznie z tego wyciągną, to mimo wszystko będzie super. To było warto stworzyć ten poradnik, tak bardziej podchodziłem do tego. Jeszcze kwestia co do ustawiania. Jak widzicie, Pajka ustawiam po którejś ze stron, tak na maksa. To jest spowodowane tym, że Pajk jak aktywuje swoją umiejętność, to przecina ekran. I linia tego przecięcia to jest miejsce, w którym on stunuje. Więc chcemy, żeby on po prostu przeciął jak największą liczbę jednostek. No tutaj jak widać, niestety Veigar nie został zbombiony. A on ma taki item, który go leczy. A raczej nawet dwa takie itemy. No i tutaj odpadamy. Ale zobaczcie, na 8 HP zajęliśmy trzecie miejsce. Moi drodzy, tutaj kończy się ten poradnik. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. No i oczywiście zapraszam, jeśli chcecie iść dalej, to zapraszam do moich poradników, do konkretnych kompozycji, które zrobiłem wcześniej na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.